Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, oto kolejny dzień infekcji. Oto kolejny dzień koszmaru, w którym uczę się do matury, która odbędzie się we wtorek. Czy coś umiem? Hm. Troszkę tam umiem pytanie, czy z tego co umiem, zdołam coś wykorzystać do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytania, rozwiązać równania, narysować funkcje itd. Chciałbym w tej audycji, tak mi przyszło na myśl, ponieważ stałem niedawno, położyłem się o drugiej w nocy, uczyłem się. Chciałbym odpowiedzieć na dwa albo trzy pytania. Jak nie zapomnę, to na trzy, ale na pewno na, znaczy nie na dwa pytania, tylko na dwie albo trzy kwestie. Pierwsza jest taka, dotyczy El Martino. Witaj, brachu. Chciałbym Ci tylko kilka słów powiedzieć. Skoro już powiedzieliśmy a i po prostu no, pomagaliśmy Tobie, znaczy w takim sensie, no jak tylko można było, to ja bym Ci chciał jeszcze powiedzieć, że Twój tata, i tu podkreślam, czy był, czy jest, w sensie widzenia nauki był, zdecydowanie, ale w sensie widzenia na przykład moich wierzeń, które nie muszą być prawdziwe. Nadal jest, tylko nadal jest bez tej cudownej maszyny biologicznej, która jest obliczona na kilkadziesiąt lat życia, około w większości przypadków. I ta maszyna, zwana ciałem, umożliwiała funkcjonowanie tej świadomości taty tutaj, w tej przestrzeni, w tym życiu, tak mówiąc ezoterycznie. Czyli był, jest, moim zdaniem jest nadal, tylko zmienił formę. Więc twój ojciec był dobrym człowiekiem, jest dobrym człowiekiem. I uważam, że spełnieniem jego życia, spełnieniem, bo tak mówiąc czysto po ludzku, to jest chłop. Chłop jak ma syna, to chce być spełniony. Kiedy chłop jest spełniony, jak ma syna, jak ten syn, zamiast płakać, zamiast być słaby, łamie kręgosłupy z kurwy synom. Zarabia dobre pieniądze, jest kimś, zarabia, radzi sobie, a to, co najważniejsze, jest szczęśliwy, radosny. Nauczył się takiej jakby ergonomii, obsługi swojego umysłu, bo tego się trzeba nauczyć, a tego w szkole nie uczą. Ktoś z państwa uczył, jak sobie radzić z presją, z atakami psych psychicznymi, niektórzy powiedzą parapsychicznymi, ale tylu psychopatów jest wokół nas, od 1 do 4%, czyli każdy z nas spotkał osobę, która jest człowiekiem tylko i wyłącznie z wyglądu, bo psychopaty umysł nie działa tak jak człowieka umysł, to jest zupełnie co innego, jest to struktura tak jak otaczają nas wirusy, bakterie pasożyty, które w każdej chwili chcą nas chapnąć, nie pozwala nam im na to nasz układ odpornościowy, tak samo wokół nas są takie wirusy krążące i to są psychopaci. Mam dużo teorii na, tym, na ten temat, ale to nie czas i miejsce na to, bo muszę się uczyć. Ale trzeba kilka rzeczy sobie powiedzieć. Dlatego, że El Martino jest na pewno osobą cierpiącą, co całkowicie rozumiem i sam pewnie będę w podobnej sytuacji jeszcze gorzej rozwalony. Więc chłop chciałby, żeby jego syn coś osiągnął, żeby nie był mm, cierpiący. No, wyobraźcie sobie, ojciec całe życie poświęcił, zarabiał, cieszył się z tego małego chłopczyka, który biega, miał plany, miał nadzieję, i ten ojciec umiera, a nie każdy ojciec umrze szybko, tylko niektórzy będą umierali tak jak ojciec El Martino w mękach nowotworowych. W czym państwo pomogli, finansując olejki, żeby ten pan miał. Łatwiejsze odejście, dużo łatwiejsze odejście, więc z całą pewnością zmniejszyliście cudze cierpienie, zrobiliście dobry uczynek, taki obiektywnie dobry, po prostu czyste dobro, ulżyć odejściu. To jest tak jak ktoś idzie do dentysty, tak jak ja chodziłem jako młody chłopak do dentysty. Ja się zastanawiam, o co tu do cholery chodziło, dlaczego ta starsza pani, widząc, że ja prawie płakałem z bólu, rzucałem się, raz byłem z kolegą, który powiedział, że nie chce widzieć tego jeszcze raz. Szarpałem fotel, dostawałem takiej siły w amoku, że to wszystko trzeszczało. Ja w sytuacjach ekstremalnych jestem silny nieprawdopodobnie wręcz. A ona nadal krzyczała coś i tym po prostu wiertłem w zębie. I raz się zbuntowałem, dostałem znieczulenie, nic nie bolało. Można było pozbawić człowieka tyle bólu, tyle traumy. Dlaczego tego nie zrobiła? Pomagała ludziom, a jednocześnie robiła im ból. A przecież Elwira... Lekarz stomatologii, lekarz chirurgii, dwa fakultety. Ona powiedziała: Marek, to po prostu sadysta. Sadysta? Bo u nas na studiach profesorowie uczyli, lepiej dać znieczulenie, bo pacjent nie wierzga. A jak zrobić bardzo dokładny zabieg, na przykład w jakikolwiek, no przecież zęby są malutkie, no, no musi leżeć spokojnie, bo jak wiertło gdzieś tam się przyśliznie, narobi strasznych szkód. Dlaczego ona tak torturowała? Dlaczego ktoś na to pozwolił? I to jest tak, że to jest właśnie dobry uczynek, dać komuś wolność od bólu, gdy już nie ma szansy na dalsze życie. No tu może niepotrzebnie o tym tyście powiedziałem, nie ma to znaczenia, ale jakoś boleśnie we mnie to zadra tkwi. Po co to było robione? Nic, ani to mnie nie wzbogaciło w żaden sposób duchowo, narobiło mi tylko wzorców bólu i dało jeszcze większy stres do mojego życia. Ale to pokazuje, że biednemu wiatr w oczy, w dupę, tak, to właśnie tak pokazuje, byłem w okropnej sytuacji psychicznej i jeszcze tutaj dentysta zamiast pójść, załatwić na znieczuleniu, na spokojnie, to tutaj był horror, tak? Bo to wiele dni przed dentystą ja chodziłem ze ścianu, po, przepraszam, po ścianach ze strachu. Tak więc, szanowni państwo, a myślałem, że to wielka, yy, wielki spec. Starsza pani, kilkadziesiąt lat praktycznie w zawodzie, na emeryturze, ale jeszcze sobie dorabiała. A mi powiedział, jaki spec, mój, tak się nie robi. No, żaden lekarz tak normalny nie robi. Taki o spec. No ale już umarła kobita, niech jej ziemia lekką będzie. licho, było, minęło. Ale boli nadal. Więc chcę tutaj dokończyć, że Martino, twój tata. Patrząc na brzdąca, jakim byłeś. Na początku robiłeś w pieluchę. Biegałeś, miał plany, marzenia. Czy twój tata chciałby, żebyś ty był smutny? Żebyś ty był załamany? Żebyś ty, nie daj Panie Dobry Boże, w wódeczkę poszedł teraz, tak? Że w ukoi. Czy żebyś poszedł w narkotyki? W marihuanę strzykiwanę, jak to mówią. Czy chciałby... Czy chciałby widzieć, że... To, że on się starał, i teraz co załamanie tego wszystkiego? Nie, on by chciał widzieć, jeśli czeka na inne wcielenie, według jednych wierzeń, w innych wierzeniach jest w niebie albo w czyjscu, bo na pewno twój ojciec w piekle nie jest, bo pomagał innym ludziom. I teraz twój ojciec chciałby widzieć człowieka silnego, a smutek, smutek osłabia. Dlatego Żydzi, do których się modlą miliardy ludzi, bo przecież religia chrześcijańska, przypomnę Państwu, Pan Jezus był Żydem. Matka boska była Żydówką. Duch Święty nie wiadomo, jaka nacja, bo jaka narodowość. Rasa, bo no, jest istotą duchową, ale można przyznać, że ten duch też miał korzenie żydowskie. Niektórzy dodadzą, że hazarskie, ja się na tym nie znam. Więc Żydzi rządzą, są ministrami, są prezydentami w Polsce, nie tylko w Polsce. Jak to się mówi, no zajmują kluczowe stanowiska w USA. Wiadomo, że nie jest to już żadna teoria spiskowa. Byli najważniejszymi osobami tworzącymi komunizm w Związku Radzieckim. Więc jak można mówić, że Polacy są antysemitami, skoro Żydzi? Klękamy przed mitologią żydowską religijną. Klękamy przed wymyślonymi żydowskimi postaciami. Żydowskie postacie... Zajmują się naszymi finansami. No, i jak widać, Polska jest krajem bardzo bogatym, zamożnym, bezpiecznym i świetnie zarządzanym. I proszę mi nie pisać źle o Żydach, bo ja antysemity stępię, żeby to było jasne, ja w ogóle wszelkie antytępie, bo ja jestem postępowym, nowoczesnym człowiekiem, i nie lubię nienawiści. Szanowni Państwo, tak więc, u Żydów, czyli u nacji, która jednak, skoro to my klękamy przed ich. To to nie jest tak, że Polacy wymyślili słowianie bajkę, a Żydzi klękają przed tą legendą. Nie, to my Polacy, ja nie. Wy, którzy mnie słuchacie, też prawdopodobnie nie. Ale większość świata klęka przed tym, co zostało wymyślone w żydowskich wierzeniach. A jak ktoś wymyśla, że wierzenia to tak, żeby były dla jego nacji korzystne. No to chyba jest oczywiste. Więc. Patrzmy nie na tych, którzy są poddanymi, tylko patrzmy na zwycięzców. Jeśli Państwo chcą się nauczyć biznesu, zarabiać pieniądze, być kimś, wozić się dobrym samochodem, mieć kasę, żeby się Wam wszyscy podlizywali, wchodzili w dupę, to będą Państwo słuchali gościa, który jeździ z Kodą Fabią, gościa, który prowadzi kanał i ma w porywach dwa lajki, jakiego kolega da dwa lajki z dwóch kąt, czy pójdziecie do gościa, który był na dnie. Nie na zerze, na minus zerze, na dnie i po iluś latach mimo ciężkiej choroby dorobił się kilka razy większych zarobków niż tamten młot. Do kogo pójdziecie? Oczywiście do tego, który coś osiągnął, bo on coś musi wiedzieć. On jest w posiadaniu jakiejś tajemnicy, on coś wie, on coś doświadczył, coś osiągnął, widać, że coś musi tam być. Więc to od niego trzeba czerpać informacje, jeśli chcemy sukces. Bo jeśli interesuje nas życie, ze Skodą Fabią cały czas, jeśli nas interesuje życie byle jakie, bez sukcesów i chwalenie się tym, że się wyjdzie do kina raz na miesiąc i się poda rękę spoconemu politykowi, który podaje ją tysiącom ludzi dziennie, bo na tym polega rola polityka, żeby podawać rękę każdemu i się uśmiechać, nawet jak boli w krzyżu i chce się do toalety, o tak wymyśliłem, no to proszę bardzo, można pójść do tamtego, nie ma problemu. Co chcesz, to masz. Dlatego ja, gdy szukam wiedzy, to patrzę najpierw na to, co zwycięzcy proponują. Oczywiście spojrzę też na pokonanych. A co zwycięzcy piszą w swojej świętej księdze? Już oprócz tego mordowania, mordowania, obcinania napletków czy całych penisów, zabijania synów własnych, ofiar z ludzi, ze zwierząt, okropnych rzeczy, zbrodni, rzezi, krwi, flaków, zabijania zwierząt, halal, które jest bestialstwem, bestialstwem zwierzę cierp wiesza się zwierzę do góry nogami, robią to Żydzi i Arabowie i się podcina gardło, że to jest niby oczyszczone przez Boga. Naprawdę? Twórca trylionów galaktyk, prawdopodobnie wielu światów, czyli tych światów prawie nieskończonych jest być może nieskończona ilość. Coraz częściej naukowcy o tym mówią, że jest to możliwe, że to jest tak stopień skomplikowania tego, w czym my żyjemy, ta maszyneria, i teraz twórca tego wszystkiego każe krowę, krowę wieszać, biedną krowę wieszać, podcinać jej gardło, ona wierzga, boi się, jest w stresie. Czy to Bogu na tym zależy, na tym cierpieniu krowy? Czy może komuś innemu zależy na tym cierpieniu krowy? A może chodzi o to, żeby hormony stresu, których jest bardzo dużo, adrenalina, noradrenalina, wiele innych substancji, żeby one jeszcze póki działa krążenie żeby one się rozprzestrzeniły pod kanką, które potem je dany lud. Może to o to chodzi? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Jestem tylko prostym chłopakiem, póki co bez matury i chyba się to nie zmieni, raczej tak podejrzewam. Dlatego, El Martino, krótko mówiąc, ta nacja, która wygrała walkę o dominację na tej planecie, zdecydowanie, bo to nie jest tak, że. Przepraszam, ale. No jak się rozkaszlę, to będzie kaplica. Bo to nie jest tak, że ludzie są równi. No jak można porównać skaczącego jakiegoś mm, murzyna, tak jest takie plemię skaczących murzynów, oni mają ładne sukienki, ładne wdzianka do profesora uniwersytetu. No, no, no. Albo jak można tego profesora do mnie porównać, jak ja walczę z funkcjami. No przecież to, to byłoby bardzo krzywdzące dla tego profesora. Wiadomo, że on jest dużo mądrzejszy ode mnie. To jest oczywiste. Ja nie jestem równy jak on. Ja jestem od niego umysłowo dużo słabszy. No i co mam się na to obrażać? No, takie jest życie. Nie mam z tym żadnych problemów. Tak więc, szanowni Państwo, czyli jakbym uważał, że jestem gorszy od tych, którzy są gorsi ode mnie, to, byłoby to, to byłaby to niska samoocena. Ale jakbym uważał, że jestem mądrzejszy od tego profesora uniwersytetu, to bym. Miał pychę. Więc ja muszę być między pychą a między niską samooceną, czyli normalnym. I teraz właśnie ta nacja stworzyła piękne zalecenia. Między tamtymi rzeziami, z mordowaniem, obcinaniem genitaliów i tak dalej, zdobywaniem ludów, porywaniem kobiet. No, akurat to było fajne. Po co się. Jakieś tam głupoty, randki, ubieranie, smokingi. Tu trzeba, jak wyglądam, a tu może, czy mam ładne spojrzenie, porywasz te kobietę i tyle. I to było fajne. To powinno wrócić. Oczywiście żartuję, żartuję. Zaraz ktoś z młodych YouTuberów nagra, że Marek Kotoński poleca porywanie kobiet zamiast kupowanie im czekoladek. <noise> no ale co, pomarzyć sobie nie można. Czasami, że jak się podoba dziewczyna, to ch... dawaj ją do bagażnika. Do chałupy wywieź, hajtnąć się, związaną trzymać. Ona tam mm, coś tam za liny mówi. No to niech będzie, że tak. Hajtnięta i tyle. No. Przyzwyczaili się, miłość sama przyjdzie, jak dawniej ludzie mawiali. Więc wracając do tematu w tej księdze zdobywców, bo to oni są zdobywcami tej planety, można by powiedzieć, czy nad nimi jest jeszcze dominator. Ja uważam, że tak, że na tym się łańcuch pokarmowy nie kończy, bo jest łańcuch pokarmowy. Państwo jedzą krowę, bo krowa jest głupsza. Nie potrafią się krowy zorganizować, stworzyć narzędzi i ruszyć na rzeź ludzi. Przestaniecie nas hodować i żyć. Krowy tak nie potrafią, są niżej. Dlatego ludzie je jedzą. Trzymają je w strasznych warunkach, a ponieważ ludzie lubią się czuć fajnie, to kupują gotową pachnącą kiełbaskę wypełnioną sterydami, antybiotykami, konserwantami, całą masą E, a potem niestety są tego skutki w postaci chorób. Tak więc, szanowni państwo, oczywiście silny organizm wytrzyma więcej, słabszy szybciej padnie. Więc w tej księdze pisze: jak ktoś ci umrze, smucić się możesz trzy dni, a potem nie wolno, bo to jest niemiłe panu, czyli Bogu, jak fe. Zobacz, trzy dni, a przecież ja znam ludzi, którzy cierpią latami. Hm, latami. Na pewno ktoś z państwa zna ludzi, którzy cierpią kilkanaście lat albo całe życie. Na czarno chodzą i mają tam obrazek żony, czy męża ukochanego, czy nawet pieska, co rozumiem. Bo ja na przykład nie mógłbym mieć takiego bardzo żywiołowego pieska, który przyzwyczaja się, ciągle siedzi na kolanach. Dlatego, że ja bardzo bym przeżywał jakby odszedł, a psy żyją krótko. Dlatego ja się bardzo przywiązuję, a punio, no, przyważnie mam je w dupie, tak? No chyba, że idę na spacer, czy mam coś smacznego, to samo z Brajankiem. Brajanek totalnie ma na mnie podniesioną tylną łapę i szczana mnie, można powiedzieć. No, chyba, że chce być wygłaskany. Niektórzy mówią, że tylko pasożyty swędzą i człowiek służy tylko do podrapania. No, albo jak już mam jedzonko, no to wtedy jest inaczej. Wtedy jesteśmy friend. Może też dlatego jestem samotny w życiu, bo unikam miłości, bo boję się, że kobieta odejdzie, umrze, zdradzi i być może ten strach jest odpowiedzią, jest reakcją obronną bardzo wrażliwego człowieka, o jakim w sumie jestem. Bo się bardzo przyzwyczajam i dla ludzi, których cenię, szanuję, a już na pewno mówiąc, kocham, bardzo ważne słowo, gdy już kocham, to już jestem w stanie zrobić wszystko. Łącznie z najgorszymi rzeczami, jakie tylko istnieją. A ponieważ wiem z przeszłości, że było to wykorzystywane, to strach jest reakcją obronną, żeby nie było znowu takiego tąpnięcia, załamania w życiu. Więc, no cóż, osoba wrażliwa i słaba uczy Państwa o związkach i Państwo powiecie, czy to jest w porządku. No to co? A, a profesor Liga przecież był fantastycznym fachowcem. No przecież wiadomo, że lubił sobie popić i palił papierosy. Cała masa jest ludzi, na przykład trener bokserski. No przecież, czy trener bokserski wygra ze swoim świat na, na światowym poziomie zawodnikiem? Nie ma szans, ale wie, jak go poprowadzić do zwycięstwa. I to był chyba trener, już nie pamiętam, Majka Tysona, którego ten bardzo płakiwał, Przecież on go doprowadził praktycznie, nie pamiętam, czy już go doprowadził, czy bardzo blisko, ale na pewno stworzył podwaliny. Nie znam tych dat po prostu, kiedy on, czy wcześniej umarł przed pierwszym mistrzem świata Majka Tysona, czy później. Mike Tyson go bardzo kochał, jak ojca go traktował, którego nie miał. I w tym momencie, no przecież ten trener, to przecież Mike Tyson by go wciągnął no z drżami, a jednak potrafił go ten słabszy, chudy pan nauczyć takiej, takiej szermierki pięściami, że no chyba każdy sobie na YouTube może zobaczyć, do czego tam dochodziło na tych ringach. To nie jest tak, że on by sam z siebie to robił. Trzeba się bardzo dużo techniki nauczyć. Pan Mike Tyson ma potężną siłę, żywiołowość, ale ją trzeba ukierunkować, żeby nie machać cepami. I to zrobił słaby trener. To nie oznacza, że ja, kiedy mówię Państwu o związkach, to ja muszę być alfą, który zalicza codziennie po kilka kobiet. Po co jedno? Najlepiej pięć. Pięć. Dwadzieścia kobiet dziennie. Trzydzieści. Przeruchana cała Polska z dłuższej wszerz. Nie. Zobaczcie, że najlepszym nauczycielem jest ten, który liznął troszeczkę tego na dole i troszeczkę tego na górze. Ja właśnie taki jestem i troszeczkę tego liznąłem, powiedzmy, i tego troszeczkę na górze, i tak stoję z dystansem do tego, mogę lepiej to obserwować. Człowiek całkowicie zamknięty na kobiety, absolutnie nie mający z nimi kontaktu, nie lubiących. Ja po prostu kobiety lubię z natury. To taki człowiek będzie mówił, eee, kurwy, tylko na kasę lecą. Samiec alfa powie, zajebiste ruchadełka. Obaj z nich mają jakąś część prawdy. To jest tak, jak byka złapać za jeden róg. No, wypadałoby złapać za ten drugi róg. No, może kiepski przykład, ale szanowni państwo, chodzi o to, że mając trochę wiedzę, jak to jest bolesne i jak bardzo jest drogie obcowanie z kobietą, a jednocześnie lubienie tego, czyli bycie troszkę i tu, jedną nogą w tym świecie, można by powiedzieć, takim zakompleksionym, słabym, a drugą nogą w twardym świecie, bo ja robiłem twarde akcje kobietami, jak Państwo wiedzą, przez około dwa lata, zanim choroba powstrzymała ten żałosny, jak to teraz widzę, pętku coraz większej ilości seksu, co było już tak żenujące, już nawet sam to odczuwałem, jakie to bardzo męczące było. Więc jeśli jedną nogą tkwię w tym świecie, a drugą nogą tkwię w tym świecie, to po środku, gdzie Państwo są, to co nad Państwem będzie? Oczywiście zielo, piękne, zielone, niebieskie niebo, no i moje krocze też, ale na to akurat nie patrzmy, tylko na niebo. Więc jesteście Państwo pod nogami, pod rozkrokiem człowieka, który troszkę tu, troszkę tam i troszkę zależnie od sytuacji jest w stanie Wam pomóc. Bo ktoś, kto stoi po jednej stronie albo po drugiej stronie, to zna tylko swoją prawdę prawdę będącą po jednej stronie. Czy taki przystojny YouTuber, no co on wie o kobietach, nie był odtrącany, nie doświadczył traum, on nie będzie wiedział. Gdy przyjdzie do niego człowiek zapłakany, on powie chłopie, znajdź sobie inną, bo dla niego tak to jest. Dziewczyna odchodzi, co się zdarza bardzo rzadko, bo od przystojnych jakoś odchodzić nie chcą. No wychodzi na ulicę, wraca z dwoma laskami, no, więc w czym masz problem? Jon. Tylko ty wyjdziesz na ulicę, żadna na ciebie nie zwróci uwagi. Ale on tego już nie wie, bo on tego nie przeżył. To tak samo, jakby twoim doradcą był człowiek, który. no... Wiele razy próbował podejść do tych dziewczyn, odrzucały go, wyzywały. Są takie sytuacje, wcale nie takie rzadkie. I ty go zapytasz, no powiedz mi, co tam z tymi dziewczynami. No to co on powie? Uciekaj od nich. Uciekaj, bo to są suki. I ten nie ma racji, i ten nie ma racji. Bo jak masz troszkę racji tu i troszkę tam, to tylko troszeczkę, wiesz. A państwo potrzebują kogoś, kto troszkę liznął tego, powiedzmy, Rybiska, zalewu rybnego I, i troszkę takiego, który był wrażliwy i odrzucony. I ja potrafię się zachować i do tego Alfy, i potrafię rozmawiać, bo przecież Państwo wiedzą, że w gronie moich znajomych, moich przyjaciół, moich kolegów, są różni ludzie no, siłacze, zawodnicy znani, może nie bardzo znani, ale na poziomie Polski na pewno czy ludzie, czy fajterzy, czy coś, no to przecież Państwo wiedzą, że ja takich ludzi znam. I się lubimy, bo ja potrafię porozmawiać. Nawiązać więc z gościem, który ma zaliczenia często, chociaż nie zawsze, teraz to się już bardzo zmieniło przez feminizm i potrafię porozmawiać z gościem, który płacze, bo został rzucony. Ja to wszystko doskonale czuję i ktoś powie: O Marek, a ty siedzisz sam, jesteś sam, jesteś bez kobiety. No niektórzy dodają, że jestem płatną kurwą, dziwką, która żyje z pieniędzy mojej przyjaciółki, co jest właśnie pomówieniem bezczelnym, bo nikt nie ma na to dowodów i tak oczywiście nie jest żyję tutaj, ponieważ mam IBS, jest mi wygodnie, jest ogród, jest blisko sklep, w Warszawie nie miałbym szans na istnienie. Znaczy, no miałbym, no musiałbym siedzieć w domu, musiałbym opłacać posiłki, musiałaby matka stara przychodzić i przynosić mi wszystko i no, no nie miałbym szans na normalne życie, a tu mam szansę na normalne życie. Jak wychodzę na ogród, wychodzę tu obok z psem, mój IBS nie daje znak życia, oznak życia, ale jakbym w Warszawie przy mieszkaniu wyszedł, to już by się zaczęło ale to państwo to jest temat odbiegliśmy już troszeczkę Więc El Martino twój ojciec chce żeby tutaj mieć chłopaka eleganckiego oczywiście z tym łamaniem kręgosłupów i tak dalej no to jest taka wiadomo metafora ale na pewno by chciał żebyś był tak to to możemy sobie na pewno powiedzieć żebyś był silny żebyś był radosny żebyś liznął trochę życia Żebyś zaznał dużo radosnych chwil, żebyś z tego życia suma sumarum był zadowolony. Czyli do czego dochodzimy? Żebyś miał nawyk radości. No do tego się wszystko sprowadza. Są przecież ludzie, którzy mają miliardy dolarów, są zdrowi, a popełniają samobójstwa. Tak jak Państwu mówię o tym przypadku niemieckiego miliardera, który tam w wyniku wachnięć na giełdzie, czy kryzysu światowego. Ja się na tym nie znam, prosty chłopak jestem. Bez matury, do wtorku póki co. I później chyba też... Stracił z 6 miliardów dolarów, zostało mu 3 miliardy. Przepraszam, nie dolarów, tylko euro. Tak więc i skoczył pod pociąg. 60 parę lat, 3 miliardy. Mógłby sobie kupić ym, statek, mógłby sobie latać prywatnym samolotem, odrzutowcem, mógłby sobie zaliczać tysiące dziewczyn, to najładniejszych. No, mógłby dużo. A jednak wybrał skok pod pociąg, nie był w stanie już dalej żyć. Więc. O szczęściu człowieka nie decyduje to, co ma, tylko nawyk cieszenia się z pieprzod. I państwo powiedzą, co ty gadasz, jak ja mam długi, jak ja nie zarabiam, jak ja jestem chory. To ja państwu powiem przypadek. Owszem, ja państwa rozumiem, to jest bardzo trudne. Ja państwa rozumiem, bo ja byłem w dużo gorszej sytuacji, to przez wiele, wiele lat. Ale chcę państwu powiedzieć, że dużo czytałem, o czym państwo wiedzą, dużo czytałem wspomnień z obozów koncentracyjnych. I nawet w obozie koncentracyjnym były osoby, które zachowywały pogodę ducha. Czy Państwo sobie to wyobrażają? Gorszą sytuację? No dobra, masz kredyty, boli Cię gardło, ale tam w każdej chwili możesz być utopiony, pobity, zakatowany, wzięty na tortury. Mało tego, możesz się spodobać jakiemuś niemieckiemu lekarzowi, który weźmie Cię gdzie? Na eksperymenty medyczne, które robiono masowo na i polskich dzieciach i polskich kobietach. Tak, testowano na kobietach przede wszystkim oprócz tak jak na, i na mężczyznach, zatruwano kobiety, robiono im zastrzyki z różnych wirusów, bakterii, po prostu badano. Na przykład zatruto, znaczy zakażono na przykład 20 osób, tak i lekarz, Mengele czy inny, tam było ich wielu innych i wielu nie, nie, nie zostało ukaranych, robili wielką karierę w powojennych Niemczech, byli szefami, zarabiali wielkie pieniądze, byli bardzo szanowani. Więc badano, tak brano grupę wiekową, zarażano, brano kolejną grupę wiekową, zakażano, brano jedną płeć, drugą płeć, brano dzieci, brano starszych ludzi i notowali po prostu statystyka. Podaliśmy ileś miligramów tej, tej, tej substancji każdej grupie i w ten sposób badano, co, bada na, co działa na dane wirusy, bakterie, bakcyle itd., Bakcyle, no to się tak na bakcyle dawniej mówiło, tak, że takie niewidoczne. Czyli znaczy, bakcyle to w sumie chyba bakterie oznacza, tak w mowie potocznej. Ale trzeba by sprawdzić. Tak więc, szanowni państwo, na przykład brano kobiety i plan był taki, żeby Polacy się nie rozmnażali. Żeby nie było dużo Polaków. Część wybić, ale żeby się reszta nie rozmnażało. Brano do aparatów rentgenowskich i naświetlano drogi rodne kobietom. Pali, palono je po prostu, no, spalano. I to zrobiono wielu polskim kobietom straszną rzecz. Odebrano kobiecie możliwość posiadania dzieci. A to dla kobiety jest tak, biologia nas um, przygotowała do życia, że kobieta czuje radość i spełnienie, gdy ma dzieci. A nie tak, jak mówią feministki, jak będzie chłopem i będzie prowadziła firmę. Nie. Chłop czuje radość, gdy prowadzi firmę i wygrywa na rynku, a kobieta czuje radość, jak siedzi w domu z czterema malcami. Ma kasę, ma zapewnione pożywienie i zajmuje się dzieciakami. A w międzyczasie pan listonusz, puka do drzwi, czy, pan, czy ksiądz proboszcz, i tam czasu do czasu można przyjąć komunię do ust. Oczywiście, przepraszam, to był brzydki żart. Tak więc, szanowni państwo, wracając do tematu. Nawyk cieszenia się pieprzotami. Nawet w najstraszniejszych obozach, kaźniach byli ludzie. Którzy się uśmiechali. Ktoś powie, może wariat, może debil. Nie. To byli ludzie, którzy mieli nawyk radości. Są tacy ludzie, jest ich bardzo mało, dlatego ich większość z nas nie zna i nie widziała, ale to jest możliwe. A skąd wiem, że to jest możliwe? Bo jeśli mogą mieć Państwo nawyk narzekania na wszystko, to nawyk cieszenia się to jest to, jest to samo dla psychiki człowieka, ale zmienia się jakość hormonów. Już przy radości z od już nie uruchamia się cały czas adrenalina, kortyzol, hormony stresu, tylko hormony zadowolenia. Polepsza się odporność, człowiek jest odprężony, lepiej się czuje, jest na takim lekkim haju, wzrastają mu możliwości umysłowe. No tam jest cała masa pozytywnych zmian w zdrowiu i w funkcjonowaniu człowieka, a przede wszystkim jest bardziej zadowolony. No co to za życie, jak masz pieniądze, jesteś zdrowy, ale na wszystko jesteś zły. Albo twój umysł jest przystosowany do tego, że tylko i wyłącznie Tkwi gdzieś tam 30 lat temu, jak ktoś cię zranił, i ty masz wszystko, masz zdrowie, masz wszystko, a tu twój umysł ma nawyk cały czas bycia w tym horrorze. Więc, więc zdobywcy mówią: trzy dni się maksymalnie smucić. Więc twój tata chciał, chce, żebyś ty się cieszył, żebyś ty się radował, żebyś ty był zwycięzcą w tym sensie, żebyś się nie dał. Zmielić w tej maszynce do mielenia baraniego mięsa, baraniny i żebyś nie był smutny, żebyś był radosny. Czyli na pierwszym miejscu radość, nawyk radości to jest wielki sukces. Urodził się syn i syn miał dobre życie no to przez coś wspaniałego. Stworzyłeś coś i to miało sens. Cieszył się, radował. Prawda, że piękne dla każdego ojca piękna rzecz. Dziecko się cieszy, jest radosne. Po co ma się cały czas przejmować, że ktoś go oszukał? Każdy z nas był robiony w ha. Każdy z nas był oszukiwany. Ile razy ja byłem oszukiwany, ile razy udawano kolegów, koleżanki, dziewczyny przy mnie, żeby mnie oszukać. Ja się dawałem wiele razy nabierać i pewnie dam się jeszcze nie raz nabrać i oszukać. Życie, trudno, idzie się dalej. Bo jeśli się skupisz na jednym zdarzeniu, no to będzie nawyk, czyli pamiętaj, El Martino że trzy dni się smucić, bo po trzech dniach, jak coś powtarzasz, zaczyna się nawyk. Mówią tam niektórzy kołcze, że 21 dni nawyk. To nie jest taka prawda, bo różnie to zależy od osoby. Jedni mają, jak to nazwałem w swojej jednej z 17 książek o tytule pięknym, którego bardzo żałuję, stosunkowo dobry, że są tacy, którzy mają podatną podświadomość i już po kilku dniach robi się lekki nawyk, ale bardzo łatwo ten nawyk można odsunąć. A są tacy ludzie, u których nawyk się z całą pewnością żaden nie stworzy po 21 dniach. Strzelam po 60, 90, nie mam pojęcia po jakim czasie, ale długim. No dobra, trzeba długo pracować, żeby zmienić nawyk, ale żeby go odmienić, znowu trzeba przyłożyć dużo pracy. Czyli jest to dobre, jeśli ktoś ma dobre nawyki, bardzo trudno go zmienić. Ale jeśli ktoś ma złe nawyki, to trzeba przyłożyć dużo więcej pracy niż do tej osoby, która szybko zmienia nawyki. Ogólnie powiem Państwu, że wolałbym być osobą z bardzo trudno zmienialnymi nawykami. To jest po prostu bezpieczniejsze. Mimo wszystko. Bo tak jak masz szybko zmienialne nawyki, masz taką podświadomość, no to wejdziesz w jakąś sferę oddziaływań, tak pojedziesz na jakieś czasy, miesiąc, czy gdzieś sanatorium, czy gdzieś i już Ci pozmieniają. Będziesz z osobami z silną energetyką, charyzmatycznymi. I te osoby szybciutko cię przemielą twój punkt widzenia na swój. Dlatego lepiej mieć właśnie taką ciężko, ciężko zmieniane nawyki. Ja niestety należę do osób, które jednak chyba mają większości. Tak do końca siebie nie zdiagnozowałem, a chyba mam. Yy, no właśnie jestem w, w tej gorszej, yy, w, tej go, w gorszej, można by to powiedzieć, mieliźnie, bo inaczej tego nie można nazwać, i szybko się zmieniam pod wpływem. Bodźców zewnętrznych. No to jest bardzo niedobre. Z jednej strony dobre, z drugiej niedobre. Dlatego na pewno chciałby tata, żebyś był radosny. Czyli na pewno długie martwienie się nie jest korzystne, bo stworzysz nawyk zamartwiania się. I potem, tak, przestaniesz się martwić tym, że tata odszedł, no to zaczniesz się martwić, że tam gdzieś wojna jest. Ja wiem, to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobra cecha, współczujesz. No dobra, no ale. Ja się zacznę martwić, ja zacznę przeżywać, ja będę cierpiał. No ale adrenalina, hormony stresu, wyłącza się odporność, zacznę chorować, zacznę się źle czuć. Czy to, że gdzieś tam na drugim końcu świata jest wojna, czy to w jakiś sposób pomoże tamtym ludziom chorym? No nie pomoże. Mój ból nikomu nie pomaga. Mój ból pomaga tylko, żeby mną sterowano, bo jak człowiek jest otumaniony tym ciągle cierpieniem, jest zawistny, zazdrosny, to można nim łatwo kierować. Człowiekiem szczęśliwym jest bardzo trudno kierować. Bak jesteś radosny, to nikt ci nie wepchnie. O, nie masz najnowszego telefonu. O, nie masz najnowszych dżinsów. O, tu już jesteś gorszy. On no, jest powie: mi dobrze się czuję z tym telefonem, co mam. Dobrze się czuję w spodniach, które mam. Zmienię, jak już się zaczną przecierać, czy może staną się już jakiś tam. No wiadomo, no nie będzie można ich nakładać, rozciągnąć się i tak dalej. Czy się pojawił dziura na dupie? Chociaż niektórzy lubią i chodzą w takich spodniach, no ale to mniejsza z tym nie wolno mówić o mniejszościach, bo to jest niedobre. Kar, karzą za to, więc nie można mówić. Także pamiętaj, nie wolno długo się smucić. Swoje trzeba odcierpieć. Pod prysznicem popłakać, pod kołdrą, żeby nie widzieli, żeby paluchami brudnymi nie pokazywali, nie pokazuj innym ludziom. To jest, lepiej to zatrzymać dla siebie. Ale pamiętaj, kilka dni minie, po pogrzebie Twoją rolą jest to, żeby się zacząć już uczyć, radować. No powiesz, jak się uczyć, radować, jak ojca pochowałem. No dobra, no to można zadać pytanie, a co Twojemu ojcu da Twój smutek? No co mu da? Sprawisz, że on do nieba pójdzie? Nie. Ten smutek uderza w ciebie, uderza też w ojca, który bym chciał mieć silnego syna. Pokazaj, że się smucisz, że dbasz, to co więcej masz pokazywać? Masz całe życie płakać? Bo kurwa, ktoś to będzie zliczał w niebie. Bóg brodaty tylko patrzący tak byliśmy wychowani, jeszcze ja byłem tak wychowywany, bo już jestem wiekowym starszym panem mam 42 lata, prawie. Że pan Bóg to jest taki brodacz brodaty dziadek, wściekły. Taki zgorszony i patrzy tylko, czy się do jąder dotykasz. A to tak nie jest. No już, jak wiemy, jak świat jest, wszechświat jest cudownie zbudowany, wiemy, że to taka istota tak wyglądać nie może, z, z całą pewnością. W związku z tym, Twoim obowiązkiem, obowiązkiem wobec Ojca jest radować się, jest sprawić, żeby On z tego, że stworzył sobie yy, po prostu. Urodził mu się syn, żeby ten syn był szczęśliwy, żeby był radosny, żeby niósł jego geny, a to jest siła. Bo wielu ludzi nie potrafi być radosnymi. Wielu ludzi żyje w strasznych cierpieniach, które najczęściej sami sobie kreują. No, taka jest prawda. Dlatego, jeśli to zrobisz, to wtedy uhonorujesz ojca, bo ty jesteś pomnikiem ojca. Twój ojciec umarł, ale ty jesteś żywym pomnikiem ojca. Czy chcesz, żeby ten pomnik to była taka. Zmatowiała, smutna, zapłakana, zauzawiona za postać. Czy ojciec chciał zrobić syna, który będzie płakał, jeszcze w jakieś dragi pójdzie, czy gdzieś się zmęneli? No, tobie to na pewno nie grozi, bo jesteś inteligentnym, bystrym chłopakiem. Ale wiesz, że są przypadki, nie wiem czy ty wiesz ja, natomiast dobrze wiem, że istnieją takie przypadki, że kończą ludzie na ulicy. Z, no niestety, no, z, z igłą w żyle i kondomą w dupie. No, no przepraszam, no, no tak to doprowadza, jak człowiek idzie na dno. I nie kontroluje swojego umysłu. I pozwala, żeby te wirusy umysłu, smutek, nienawiść, rozpacz nim zawładnęły. Zawładziły, jak mówi pan Major Suchodolski. To wtedy jest coraz gorzej. Człowiek coraz więcej cierpi, wtedy wódeczka jakiejś dragi, no coraz więcej uzależnienie, narkotyki przestają działać, już bierzesz po to, żeby tylko nie bolało. No i, i tyle, no. I po temacie. I chodzący pomnik własnych rodziców. Chcieli mieć silnego syna czy córkę, a tu leży czy się prostytuuje, czy gdzieś leży na dnie w wymiocinach i we własnym głównie. To jest pomnik wielu ludzi. To jest rozpacz. Ty, żyjący, jesteś pomnikiem, żyjącym, żywym pomnikiem Twojego ojca, który jak wie, że jest w niebie. Jeśli istnieje niebo, może szykuje się do innego wcielenia. A może nic nie ma po śmierci. Ja tego nie wiem. Ale jedno jest pewne, że Twój Ojciec przekazał swoją genetykę, swoje geny, swoje niektóre części charakteru, osoby, a też niektórzy mówią, nauka tego nie potwierdza pola energetycznego, część duszy. I to zostało przekazane Tobie. I ten pomnik powinien być piękny, radosny, roześmiany. Nikt nie mówi, żebyś na pogrzebie się śmiał. Na pogrzeb, jak się boisz, po prostu poproś jakiegoś lekarza, pójdź. Powiedz, że jest pogrzeb, że jesteś załamany. Niech ci wypisze jakieś relanium. Daj komuś, jak ktoś chce, po pogrzebie to pierdol do śmietnika albo mi wyśli. Nie no, żartuj oczywiście. Więc wywal to i zacznij pracę nad sobą, bo tego by ojciec z całą pewnością chciał jako mądry człowiek pomagający innym. Po co twój ojciec pomagał innym? Żeby byli szczęśliwsi, żeby byli radośniejsi, żeby lepiej się czuli. No to co, to chciałby, żeby syn źle się czuł? Nie. Więc Twoim obowiązkiem wobec ojca, Twoim obowiązkiem jako mężczyzny, Twoim obowiązkiem jako Polaka, pamiętaj, że my pochodzimy to nie jest tak, że to się nie liczy. To się liczy, jeśli ktoś pochodzi z narodu tchórzy, a ktoś pochodzi z narodu fajterów i wojowników, a takim narodem jest Polska zdecydowanie, to Twoim obowiązkiem jako Polaka, tylko tego dobrego Polaka, a nie jakiejś łajzy czy hejtera innego, jest to, żeby swoim życiem dać przykład takiego życia radosnego, lekkiego, żeby dobrze zarabiać, żeby dobrze ci w życiu było. Ucz się, dbaj o swoją higienę psychiczną, rozwijaj się na każdym poziomie, ćwicz swoje ciało przede wszystkim sztukami walki. Najlepiej, no bo po co chodzić na siłownię? Lepiej w tym czasie ćwiczyć emema, czy jakieś karate, czy boks. Co wybierz, wybierz, co ci się po prostu podoba. Jak ci się podoba, to wybierz. Jak ci się podoba tej to wybierz. Jak ci się juzicu podoba, wybierz. Jak brazylijskie juzicu podobno jedne z najlepszych sztuk walk do nauki, wybierz i sobie chodź. Ważne, żeby ja wolałbym tracić czas ucząc się konkretnych technik radzenia sobie z bliźnimi niż podnosić ciężary. No, chociaż też na sztukach walki się ćwiczy, no, ale to w ramach treningu. Dbaj o higienę psychiczną przede wszystkim, jak najmniej smutku, radość. Nie oglądaj łzawych filmów, seriali, Czuję, że dopada smutek, wykorzystaj cudowny wynalazek, jakim jest YouTube, szotański YouTube. Kabarety, komedie. Oglądaj, a dlaczego nie? Im dłużej będziesz eksponowany na radosne bodce, czyli komedia, tu się śmieje, tu się potknął. Tutaj wleciał do schodów ruchomych, jak to na lifliku w Chinach. No wiadomo, z tego się śmiać nie wolno, ale ogólnie wiadomo, no tu sobie trochę żartuję, żeby nie było za poważnej takiej nokturalnej atmosfery, więc e, spraw, żeby bodźce zewnętrzne sprawiły, żebyś był radosny i szczęśliwy. I tyle. Jesteś pomnikiem, pamiętaj i masz z dumą te geny reprezentować. Więc albo reprezentuj je z dumą, albo zgiń. No bo takie jest życie. Albo walczysz, zobacz. Albo twój układ odpornościowy walczy z bakcylami, czyli wirusy, bakterie, pasożyty. Tam jest cała masa tego, co w każdej chwili nas atakuje. I albo Twój układ odpornościowy trzyma to za mordzisko i jesteś zdrowy, albo gdy układ odpornościowy jest słabszy, chociaż są niektóre rzeczy czytałem, że układ odpornościowy celowo wpuszcza do siebie przeciwników, żeby tam się wzmocnić, żeby tam wypalić jakieś złe rzeczy, które były w organizmie. Nie wiem, nie znam się, jestem prostym chłopakiem. Jak już powtarzam trzeci raz, bez matury, co się może zmienić po wtorku. Tak więc ym, po prostu musisz trzymać. Musisz swoją energię wkładać w dbanie o dobry nastrój, o dobrą higienę psychiczną I pamiętaj na początku, czy będziesz miał te pieniądze, czy nie. Naprawdę, uwierz mi, to się nie liczy. Najlepsze rzeczy można mieć za darmo. Radość jest za darmo, nawyk radości, spacery wspaniałe. Możesz poznać fantastycznych ludzi, tak? Jak będziesz dobrze nastawiony, to odbiją od ciebie wszyscy narzekacze, bo powiedzą, że jakiś nienormalny. Niech sobie tak powiedzą i sobie polecą do tych, którzy też chcą narzekać. Dużo rzeczy jest za darmo, a pamiętaj, że pieniądze z czasem przyjdą. Zobacz, no ja już dużo zarabiam, ale mam 42 lata, już jestem stary, a wszystkie najpiękniejsze rzeczy w życiu, które mnie spotkały, to były w medytacji, na spacerze z psem, to jest wszystko za niewielkie pieniądze. No fakt, Puszek dużo je, no ale się składamy na jedzenie, więc no, trzeba mu kupić giczę całą, potrafi dwie, trzy gicze zjeść, no strasznie rośnie, ale ogólnie te wszystkie rzeczy nie są drogie. Te wszystkie rzeczy najpiękniejsze w życiu, jak ja patrzę, to nie były związane z pieniędzmi, tylko były związane, były albo darmowe, albo były bardzo mało płatne. Wielką radość daje mi mówienie, oczywiście mówienie nie jest za darmo, to jest mój czas, to jest... Trzeba było kompa kupić, oprogramowanie i tak, no chociaż tu jest um, Audacity jest za darmo, no ale wiesz o co chodzi. Więc nie przejmuj się, jak na początku nie będzie pieniędzy i zrób takie wyzwanie. Tato na przykład obiecuje Ci, że na twoją część nauczę się perfek angielskiego. I weź dzisiaj książkę od angielskiego. Jak przychodzi smutek, to kuj. Przychodzi smutek, to kuj. Bo to robisz dla taty. Czy tata nie chciałby, żebyś perfekt znał angielski? Wyobraź sobie, minę taty, jak sąsiady mówią zazdrosne. O kurwa ten synie, o, on po angielskiemu mówi. kurwa jakiś. kurwa, kto to jest? Prawda, jaka duma byłaby, jaki uśmiech? Że umiesz angielski, więc teraz moje zalecenie dla ciebie znaczy takie delikatna sugestia. Ja nie mam prawa ci nic zalecać, ale sugestię mogę dać na odległość. tak? Możesz skorzystać, korzystając z mojego doświadczenia, a możesz też nie skorzystać. Moja sugestia jest taka: tato, to jest prezent dla ciebie. Nie płaczę, nie leżę nie plackiem w świątyni przed jednym z kilkunastu tysięcy wymyślonych bogów. To tato, to jest prezent. Nauczę się perfektu e, języka. Ulubisz angielski, niemiecki. Czy, czy jakiś inny, czy hebrajski, nie ma problemu. Jak lubisz, słownik, pomoce i zakuwasz. Pojawia się mi, że chcesz płakać, wkuwasz się, w, wtłaczasz swój umysł całkowicie w naukę. To jest dobry pomysł. I to Ci polecam. A po pogrzebie jeszcze tego samego dnia sobie wieczorem pod prysznicem popatrz, jak masz ochotę i temat zamykamy. Twój tata albo w niebie to już ma dobrze, jak się szykuje do reinkarnacji, to ma własne sprawy, a Ty masz własne życie, i niedobrze jest, jak rzeczywistość ludzi zmarłych się prze, przeistacza w rzeczywistość ludzi żyjących. No, jeszcze sobie pomyśl, że jeśli istnieje taka wersja zaświatów, że gdzieś tam dusza taty krąży, tak, no i ty tęsknisz, wróć, wróć, to w ten sposób, niektórzy ezoterycy mówią, że utrudniasz pójście do tego światła dalej. Że ten ojciec mówi: Syna zostawiłem, jak on cierpi, ja zostanę. A sam przez to cierpi, bo jego przeznaczeniem, gdy już nie ma ciała. I spójrzcie tam wyżej, do Boga, do Pana Dobrego Boga, do świata duchowego, gdzie króluje, daj Panie Dobry Boże, radość, szczęście i nie ma rwy synów, którzy są tu na ziemi. Jest raj, jest coś fajnego, wspaniałego, ale on nie może pójść, bo syn szlocha i płacze. Więc pamiętaj, jesteś żywym pomnikiem ojca, zrób jakiś na rzecz ojca przyrzeczenie męskie, na przykład nauczę się perfekt języka, baw się, ale przede wszystkim dbaj o swoją higienę psychiczną, o swoje ciało nie fast foodów i innych rzeczy. Wiadomo, od czasu do czasu można, czyli dbaj o siebie, żebyś godnie reprezentował genetykę własnego ojca, żebyś jego geny godnie tu reprezentował. Żeby byle siórek nie mógł podejść, a tak okopnąć, czy paluchem pokazać. Paluchem zawsze będą pokazywali, ale niech pokazują z szacunkiem i z uznaniem. No czasem też z nienawiścią, pogardą i złością, ale lepiej, żeby nas nienawidzono, gardzono nami, ale się nas bano i szanowano niż żeby tylko było he, 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 pogardliwy uśmieszek. Tak jakbyś spojrzał na gościa, który ci dokuczał, bo jeździł Fabią, a ty byłeś na Dnie z ciężką chorobą, a teraz jeździsz ponad 300-konną gablotą, za którą się wszyscy oglądają. Wszyscy! I patrzysz na tego gościa. I... <laughs> gdzie ty, jak gdzie ja? Dzieciaku, dzieciaku, a co będzie za 10 lat? Więc nigdy nie podziel losu tego gościa, jeśli taki gość by istniał. Trzymaj się. Miałem Państwu jeszcze mówić coś o Bogu, o, o jakichś moich odkryciach, o kilku rzeczach, ale nie mam już siły i muszę wracać do uczenia się matury. Bo to no kurde, miałem się zmieścić w 3 maks, 4 minuty. Cholera nie wyszło. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymaj się, Tamel Martino. I mam nadzieję, że sobie posłuchaj jeszcze audycji 2 trzy razy. I jak ja mówię, a to tak jak Pitagoras, a w Związku Radzieckim w kraju rad był Pietiagoras. Nie Pitagoras, to był radziecki uczony Piet Jagoras, więc jak radziecki uczony, piet Jagoras mówił a kwadrat plus B kwadratów na C kwadraty. Ja mówię, że jak komuś pomagam, to lu lubię udzielić pomocy nie tylko materialnej, ale także wsparcia duchowego. Bo jak ja ci powiem szczerze, że mi też wielokrotnie pomagano w ciężkich chwilach w życiu. I jak mi ktoś pomógł, to ja chętnie innym pomogę. I tyle. I ty też pomagaj. Jak będziesz miał możliwość, tylko żeby cię to nie wyszarpnęło. To jest też ważna rzecz. Żebyś nie pomagał innym ludziom tak, że oddajesz wszystko, co masz. Nie. Zobacz, jakie to jest sprytne. Możesz powiedzieć, że jestem hipokrytą. Po części troszkę będziesz miał rację. Jest audycja? Jest. Jest w audycji jakaś reklama książek sklepu strefasanca.pl jest. A jednocześnie pomogłem, a jednocześnie zrobiłem audycję. I ludzie coś mają mądrego i ktoś może pomyśli, że o tego Kotońskiego mądrze gada, to może kupi jego książkę. Albo, a to ja nie kupię książki, napiszę, a, no chuj. Ale 100 osób przeczyta i 5 kupi książkę. I w ten sposób i można zarobić, i można zrobić coś dla siebie, i można komuś pomóc. Można? Właśnie tak trzeba pomagać. A nie to, że oddajesz flaki swoje innym ludziom, a potem... Wiadomo, nie masz flaków. <noise> Oddajesz szlaki, nie masz szlaków. Na no, głupie porównanie. Dobrze, szanowni państwo, już teraz na poważnie blok reklamowy. Jak to było? Strefa samca.pl, kupuj książki albo lis jajca. Jak to było, cholera? Strefa samca, kupuj albo lis jajca. Jakoś tak było. Dobra reklama. No, nie wszystkim się podobała. E, dobra, kolejna reklama. E, słuchaj kotońskiego, albo trafisz na Albo skończysz na mopie w łopie. O, właśnie! Albo skończysz na mopie w łopie. Dobra, z Panem Nowym Bogiem. Chłop dom, Bóg dom, trzymaj się tam. Zdrowiu się tam, trzymajcie! No. I życzcie mi powodzenia. E, właśnie, no to się mówi, żeby nie życzyć. A co, kto to wymyślił, nie życzyć? mi, że mi życzcie powodzenia. Co za nie życzyć powiedzenia. Mówi się, nie dziękuję. A właściwie, dlaczego ja mam jak reszta baranów robić coś, co ktoś wymyślił? To ja. Jestem tym, który wymyśla. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję serdecznie za życzenia, bo wiecie, mówi się nie dziękuję. Dlaczego mam nie dziękować? No, jeśli Państwo, moi ukochani słuchacze, często przyjaciele, przypominam, 15 września niektórzy ze mną się spotkają, czyli moi koledzy, można by powiedzieć. I koleżanki, bo mają być dziewczyny. Chociaż dziewczyny się trochę boją, bo wiecie, że na przykład ten pan Janusz Sekuła i tak dalej no, prześladowali głównie jedną dziewczynę. Ale my tam z chłopakami już obronimy dziewczyny, także dziewczyny nie bójcie się. Są chłopaki dorodne, zdrowe, i nie pozwolą, żeby wam spadło z głowy. No chyba, że spadnie z innego miejsca, ale to przepraszam, to są już obleśne żarty. Więc kurde, zapomniałem o czym mówiłem. O czym ja mówiłem, żeby nie dziękować. Aha, właśnie. Więc jeśli. Jeśli. Kurde, zapomniałem. Muszę się napić troszeczkę. Herbatka z miodem. Od kochanych pszczółek, z cytrynką, z kochanych drzewek. I z. Zapomniałem, jak to jest. Taki korzeń, który się tnie. Korzeń, który się tnie. Nie wiem, chyba wracam do zdrowia, mi się wszystko kojarzy. Wiadomo z czym, ściurlaniem. Także jeśli ludzie, którzy mi życzą dobrze, mówią, Marku, towarzyszu, Marku, zdajcie maturę. To ja dziękuję towarzysze, muszę powiedzieć, ktoś mi dobrze życzy, to dziękuję. No, a nie jakieś głupoty, nie dziękuję. Także dziękuję serdecznie. I nie od tego będzie zależało zdanie matury. Tylko od czego? Oczywiście od tego, czy się przygotowałem do tej matury. I tyle. Czy stres tego nie zmieni? Bo muszę Państwu powiedzieć, że jak się uczymy z Panem Krzysztofem, to jest tak, że jak jest zadanie, na przykład te zadania zamknięte, te naj najłatwiejsze, gdzie są 4 A, B, C, D, do wyboru, to na niektóre odpowiadam, zanim pan Krzysztof skończy czytać. O, państwo powiedzą, geniusz matematyczny. Nie, ale na kilka tak odpowiedziałem. Kolejne rozwiązuję szybko, tylko że na początku nie wiem, czy to funkcja, czy co innego. Czyli, wie, czyli wiecie, teraz bym tak jak ćwiczę, to bym zdał na te 30%, bym u, użebrał. Bym się prześlizgnął, ale to jest tak, bo pan Krzysztof mi mówi, a tu delikatnie jakieś wskazówki, daje. Ale na maturze nie będzie pana Krzysztofa, tylko będzie stres bo będę się stresował, oczywiście będę się stresował, bo jeśli nie znam, to za rok by mnie czekało 5 miesięcy wyrwane z życiorysu. Od nowa się uczyć angielskiego, polskiego, historii, no i oczywiście matematyki, którą za dwa tygodnie zapomnę. Czyli gdzieś tam już styczeń, luty, luty, marzec musiałbym od nowa się zacząć uczyć matematyki. Czyli kilka miesięcy miałbym wyrwane z rysu i też mógłbym nie zdać matury, a tu mi zostało tylko ta matematyka. Dlatego kończę i wracam do nauki. I został dzisiaj cały dzień. Ja już się lepiej czuję, już nie mam takiego kataru. Trochę kaszel się nie trzyma, takie osłabienie dreszcze. Mam. Właśnie wczoraj wypiłem kawę i zacząłem mieć w ciele dreszcze. Nie piłem kawy, wyobraźcie sobie, szanowni państwo, ze cztery dni, cztery doby, jak wypiłem kawę po tej przerwie, zacząłem mieć takie prądy w ciele. Może w ogóle już do tej kawy nie wracać. Tak mówią, że to niezdrowe. Tak więc zostało mi dzisiaj uczenie się, został mi poniedziałek cały. We wtorek mam po południu tę maturę, ale dosyć wcześnie, ale jeszcze wiem, mnie tam zawiezie, więc pff, rano myślę, że jeszcze ze 2-3 godzinki się pouczę i przed wyjściem chcę godzinę, półtorej godziny poleżeć, po prostu poleżeć. Niech się tam wszystko poukłada w mózgu. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, czy czy we wtorek rano trzy godziny się uczyć, czy może godzinkę szybko, czy na półtorej godziny, no właśnie nie wiem, nie wiem za bardzo, nie mam doświadczenia z nauką zbyt dużego i nie wiem, jak ten mój mózg segreguje informacje. Gdzie tu tą znaleźć złoty środek między tym, żeby nie przedobrzyć, żeby no nie czuć takiego otumanienia w głowie, żeby być świeżym. Albo we, wt albo we wtorek po prostu rano sobie powtórzę tylko najważniejsze wzory z karty wzorów. Będzie jak Pan, pan dobry Bóg Pozwoli, a ja przy okazji wizualizuję, że wygrałem, bo jak się podchodzi do czegoś, to nie można podchodzić z myślą, że się przegrywa. Więc ja, mimo że tu Państwu mówię, że nie wiem jak będzie, bo nie wiem, jestem bardzo yy, niepewny co do swojej wiedzy, yy, ale wewnętrznie szykuję i rysuję obraz, że już mam maturę. No, z drugiej strony, już jest takie niedowierzanie jak to masz? I cały czas te. Tysiącami, roz... ra... Tysiącami powtarzałem, ty kretynie bez matury, ty debilu bez matury. No jakbyś zdał maturę, to by się dużo zmieniło, bo trzeba by to wszystko skasować. No bo teraz będzie tylko ty debilu, ty kretynie. Ale już nie bez matury, tylko ty debilu z maturą. <laughs> a za 10 lat ty debilu z doktoratem. Będę miał doktorat, a kurwa, a gdzie habilitacja? Zrobię habilitację. A gdzie profesura? Profesor też jest przecież jest y, zwyczajny, to jest ten na samym górze i jest y, nie nadzwyczajny, tylko nie, jakoś tak się nazywa, stopień niżej. No tak, jak będę profesorem, to mi powiedzą, wiesz co, jesteś profesorem, ale też i debilem. Czyli tutaj całe życie poświęcę hejterom, żeby zaspokoić ich roszczenia, a pod koniec i tak nie przyznają, że jestem mądry. To czy jest sens zaspokajać roszczenia ludzi nam niechętnych, złośliwych, tych, którzy nam źle życzą? No nie. Ale tę maturę zrobię po prostu dla siebie, jak Pan Dobry Bóg pozwoli i nauka. Tak więc wracam do nauki. Trzymajcie się z Panem Dobrym Bogiem. Miłego dnia, sukcesów, cześć.